Pita to popularne na Bliskim Wschodzie pieczywo, nazywane także chlebem libańskim lub arabskim. W Polsce głównie znane jako jeden ze składników kebabu. Ale z pity można także przygotować kanapki. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do dań mięsnych. Spożywane są również z pikantnymi sosami. Dziś zobaczymy, jak powstaje pita. Odwiedziliśmy piekarnię Ekmek. Przyjrzymy się pracy zakładu, w którym produkowane jest tradycyjne bliskowschodnie pieczywo. Pity produkujemy z naturalnych składników. Produkcję mamy w nocy, aby móc dostarczać klientom rano świeże, pieczone pity. Składniki potrzebne do produkcji to mąka pszenna i żytnia, mąka sojowa, sól, cukier i drożdże. Dzieża ze składnikami umieszczana jest w mieszałce. Teraz czas, aby dodać wodę. Całość jest dokładnie mieszana i wyrabiane jest ciasto. Podczas wyrabiania składniki muszą zostać równomiernie rozprowadzone w całej objętości masy. Proces trwa około 15 minut. Po tym czasie ciasto odstawiane jest na godzinę do ciepłego pomieszczenia, gdzie odbywa się proces garowania. Przykrywa się je tkaniną. Gdy ciasto odpowiednio wyrośnie, dzieża umieszczana jest w wywrotnicy, a jej zawartość trafia do dzielarki. Porcje ciasta wydzielone według rozmiaru pity przypruszane są mąką, a następnie są wałkowane. Teraz trzeba je odwrócić tak, aby mąka zapobiegła przywieraniu do taśmy transportującej. Po dzieleniu na porcje i wałkowaniu ciasto musi teraz odpoczywać. Proces trwa około 6 minut. W tym czasie mąka pęcznieje i składniki dokładnie się ze sobą łączą. Porcje podawane są na kolejny taśmociąg i znów odbywa się wałkowanie. Ciasto staje się cieńsze. Następnie jest znów wałkowane i uzyskuje swój ostateczny rozmiar. Na tej linii produkowane są pity o średnicy od 18 do 30 cm. Po odpoczynku przychodzi wreszcie czas na wypiek. W piecu tunelowym mamy 650 stopni Celsjusza. Pod wpływem tak wysokiej temperatury ciasto szybko rośnie. Już po 9 sekundach wygląda w ten sposób. Wewnątrz tworzy się specyficzna kieszonka. Pita trafia teraz na linię transportującą, gdzie przez około 7 minut się studzi. W wyniku szybkiego pęcznienia w najcieńszym punkcie ciasto pęka. Po wystudzeniu więc, gdy wałek lekko dociska pitę, powietrze uchodzi z jej wnętrza i uzyskujemy spłaszczony placek. Przed nami ostatni etap produkcji. Pakowarka segreguje po 5 sztuk, układając pity w ten sposób, aby w opakowaniu z obydwu stron widoczna była ich wierzchnia warstwa. Na końcu linii placki sprawnie pakowane są do worków, a następnie do kartonów. Dziennie produkowanych i pakowanych jest nawet 200 tysięcy sztuk. Pity z piekarni Ekmek w Woli Mrokowskiej trafiają do punktów gastronomicznych w całej Polsce. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.